Muzyka z Oblężonego Miasta 2013. Jedyny taki festiwal. Sobota, 31 sierpnia. Start godzina 19.30. Tereny przy Ośrodku Kultury Wzgórze Zamkowe w Lubinie. Wystąpią lubiński The Mohers Band, formacja Kruk i Another Pink Floyd. Festiwal Muzyka z Oblężonego Miasta 2013. Wstęp wolny. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Wywóz odpadów, selektywna zbiórka odpadów, utrzymanie czystości i porządku. MPO. Dbamy o środowisko. Sześcioosobowa rodzina Stankiewiczów z Chocianowca od 4 dni nie ma prądu. Został wyłączony z powodu niezapłaconych rachunków. Małżeństwo nie ma pracy, pieniędzy i żadnych perspektyw, by spłacić dług. Dlatego za naszym pośrednictwem państwo Stankiewiczowie proszą o pomoc, by wyjść z patowej sytuacji. Wieczory przy świecach, pranie i mycie w miejsce, do tego niemożność zrobienia inhalacji choremu dziecku. Tak od kilku dni wygląda szara rzeczywistość rodziny Stankiewiczów. Mieszkanie na piętrze zajmuje dwoje rodziców i czwórka dzieci. Najstarsze ma 17 lat, a najmłodsze niespełna rok. Małżeństwo jest bez pracy. Decyzją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie prąd odłączono z powodu nieopłaconych rachunków. Powiedziałam, że nie będę płacić sama za prąd, bo nie tylko ja z niego korzystam. Dlaczego ja mam płacić za prąd, skoro są to rachunki kolosalne? Są to rachunki zaczynające się od 400 zł miesięcznie do 1300, który ostatnio żeśmy dostali, prawie 1300 zł rachunek. Mieszkanka Chocianowca twierdzi, że od przeszło 2 lat stara się o to, aby w budynku, w którym mieszka, popłynął zwykły prąd, a nie budowlany, który przyłączono, gdy rodzina rozpoczęła remont znajdującego się w opłakanym stanie domu. Remontowaliśmy się, zaczęły się pierwsze problemy z prądem. Nie mieliśmy prądu, prąd ciągnęliśmy tutaj od sąsiadów, żeśmy się dogadali. Postawili nam oto skrzynkę z prądem, jest to prąd budowlany na wszystkich lokatorów. Korzysta sobie z tego kto chce. Wszyscy lokatorzy, którzy tutaj się remontują, korzystają z tego prądu. Dyrektor ZGKiM spotkała się dziś z nami, jednak przed kamerą wystąpić nie chciała. Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie powiedziała nam, że mieszkanka Chocianowca nie dotrzymała wcześniejszych uzgodnień z zakładem i stąd właśnie cała sytuacja. Ostatnią fakturę za prąd Marlenie Stankiewicz ZGKiM anulował, pozostało jednak do spłaty ponad 4000 zł. Mieszkanka Chocianowca wnioskowała więc do zakładu o rozłożenie płatności na raty, jednak prośbę odrzucono. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej poinformowano nas, że w ciągu najbliższych miesięcy rodzinie Stankiewiczów podłączony zostanie odrębny licznik na prąd, pozostaną jednak niezapłacone rachunki. Mieszkanka Chocianowca ma jednak nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy pomogą jej uregulować dług.